Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy u pana Henryka Borowego. Witam serdecznie. Pan Henryk wyrabia ligawy. Panie Henryku, jak to się zaczęło? Wiemy, już wcześniej my rozmawialiśmy, zaczęło się właściwie od tej, którą pan tutaj trzyma. Zaczęło się od tym, że 1930. Pani instruktor etnograf Siedlec, pani Małopolska Wandzia przyjechała tu do mnie i pytamy się, gdyż pani weszła, czy ja mam, bo się wtedy pytała tam kogoś, czy ja mam ligawkę. Mówi pani, mam, ale w takim upokanym stanie, w takiej starocie, to wszystko pokażę, ja pokażę. I on tę ligawkę pokazałem, no i się pyta, czy ja bym chciał przyjechać na konkurs. No i pojechałem tam do Ciechanowca i pojechałem z synem, a syn ze mną jeździł zawsze. No i syn zdobył trzecią nagrodę, a ja nagrodę pocieszenia tylko, po prostu wyciągnąłem, a nie wygrałem melodii. I syn mnie pociągnął za rękaw, bo tata starszy, przestań. Bo i tak mi głupio było, że nie melodii nie wygrałem. Tylko wyciągnąłem dobrze głos, ale melodii nie wygrałem. A to chodziło, żeby wygrać melodię, nie tylko żeby wygrać głośno, jak się mówi. Zacząłem być. Ta ligawka to już przedwojenna w ogóle. Tak, właśnie tutaj mamy, nie widać, tam jest, bo właśnie tam jest 38 rok. Pięknie zrobione. Są metalowe cyferki przez pana Henryka. Ligawka, tak, jest odrestaurowana, polakierowana. Ma wymienny ustnik jak wszystkie. Także ta ligawka przeleżała na strychu przez całą wojnę. A zajęto do okupacji, bo było 50 lat okupacji, także nie można było na tym w ogóle trąbić. To jest grać. Bo Niemcy podejrzewali, że jakieś sygnały mogą się podawać. No i ta ligawka przetrwała, ale to były takie starocie. To była, ona miała obręczki takie metalowe, nitowane takie, było. Takie, jak tutaj na, nie, to były normalne z takiego, bo to jest z każdych fasów odpornych. Były normalne obrączki z metalu, normalne stali, były nitowane i była tutaj. Na dłońcach była zalewana smołą, a te są, teraz są wszystkie klejone, kiedyś nie było tych klei. Było tylko smołą, się nagrzewało smołę i podgrzewacze trzymało się, smoła ciekła, bo jeszcze pociągnęło, żeby to się dobrze uszczelniło. To było całe takie uszczelnianie tych ligawek. No i ta ligawka przetrwała do tej pory, ona się jako zabytek. No i jak się zaczęło właśnie od tej pani Krzyżopolskiej, no to zacząłem robić te ligawki, no, i dostałem jednak pierwszą nagrodę za ligawkę. No i tak, bo tu po prostu lubię to. No, to się robi, co się kocha, to się lubi. Tak. Jak się nie lubi, to jak się mówi, nie ma pracownika z niewolnika. No i cieszę się z tego, że jak coś zrobię, popatrzę, no i tak jest, ktoś pochwali to. Także to jak to wygląda, jak wygląda. No. Pomieszczenie takie, że... To tutaj powstają te instrumenty, tak? Tak, tutaj bałagan też, bo te drzewa nawalone, to wszystko tu przyblowano na rozpałkę. Na tym to są te... Tokarka. Te ustniki, to jest prowizorka. Aha. No. Czyli z tych klocków tutaj... Nie, to nie, a nie ma w ogóle surowego drzewa. Także tu zakładam normalnie. Nie mam, ale tak pokazać. Zakładam na ten otwór. Podpieram tłem. Tutaj o, w ten sposób. Tu zakręcam, bo się gdzieś nie cofało. Normalnie i o. Ja zrobiłem ligawkę takie metrowo, to się mi nie zrobił, bo tam jakaś dziewczyna grana chyba na fortepianie czy na pianinie i ona tam coś urządzali, jasemka, coś, ona by to może zagrała, ale nie mogę się nauczyć w ogóle. Na wszystkie siły próbowała i wcale nie wychodziło.
A jak bym wyciągnął na tej ligawce, to by trowa była, to ma smolna żywica, sama żywica prawie. Na cały Węgrów echo poszło. Mhm. Między blokami to elegancko. A dom kultury na podwyższeniu jest, właśnie na ten schod, jak ja bym wyciągnął na cały Węgrów, to taka mała ligaweczka była. Mhm. No i zostawiłem tam, nie wiem co złotych wtedy wziąłem, to taka malutka była. Następna to gania, to jest... To też jest po mojej ojcu, to gania była napędzana nogą. Mm-hmm. Tak jak maszyna kiedyś. Tak, do szycia. Do szycia, nogą. Ojciec święty pamięci to był tak silny mężczyzna, że to karnie napędza nogą, a w ogóle robił takie żelazne wozy. To stoi u mnie w ogródku. Aha. Może widzieliście, jak przechodzi. Tak, tak, tak. Pan ojciec wyrabiał wozy, tak? Wozy żelazne. Mm-hmm. Piasty toczył na tym, na tej tokarni, ale ja to tokarnię po prostu zmodernizowałem, przerobiłem ją, zrobiłem na silnik, mm-hmm. Bo ja nie mam takiej siły tego. I tutaj samo zrobiłem keł, podparcie, ja to też robiłem na tej tokarni, to robiłem tralki normalnie, ja taki wzięć, to jest akacjowe drzewo. No się dobrze obrabia, jest twarde i gładkie. I właśnie się w obróbkę drzewa na ligawkę, to jest lepsze orszowe pod tym względem, że ona twardziejsze, twardy słój ma i się lepiej obrabia, nie siepie się. A sosna czy świerk już nie ma tej twardości i takie, nie jest tak dobra w obróbce, nie da się tak obrobić gładko. Trzeba naprawdę się napracować, żeby doprowadzić do takiej powierzchni lustrzanej po prostu. Wypłany madło. Mam porobione wszystko takie o, do czyszczenia środka. W środku się wygładza takie i takie. I jeszcze mniejsze, rozmaite. Także wszystkie roboty ślusarskie to robię tutaj. Tak samo ja tu czyści, to wimadło wkręcam sobie, bo ta w ręku nie, to nie da się trzymać, tak, bo to jest niemożliwe. I także pomagam sobie jak tylko mogę. Tutaj na tym, na tej piłce przecinam normalnie na wpół, mhm. A tam... Czyli wzdłuż. Tu jest... Tak, na pół przecinam, a tam jest gałąź i... Tak, na całość na połowę, a tam na heblance muszę te dwie połówki przeheblować na równo, żeby dobre było przyleganie, żeby tak. To skleić dobrze. Tak jak, no, jak nie jest przyleganie, to się nie marnie klei. Uwaga, no. Tutaj musiało być duże pomieszczenie i to wszystko rozmieścić. Tam ślipierka tak samo jest, no, ale to nie ma gdzie z tym podzieć normalnie.